Przechodząc lub przejeżdżając obok, wzrok przyciągają ściany pokryte wielokolorowymi, kwiatowymi wzorami. Wystarczy jeden rzut oka, by poznać w nich styl zalipiańskiej wsi. Ten wyjątkowy w naszej gminie dom posiada ciekawą historię, w której przeplatają się wątki wojenne, tajnego nauczania, a także kulturalne. Ten charakterystyczny dom wraz z zabudowaniami znajduje się w na wsi Brzesteckim, a jego właścicielem jest Bartosz Madejczyk, często nazywany człowiekiem renesansu za sprawą swoich szerokich zainteresowań i talentów. To od niego wypłynęła propozycja, a zarazem zaproszenie, by ze starego salonu tętniącego niegdyś życiem kulturalnym znowu popłynęła muzyka, a gospodarstwo stało się miejscem interesującego pleneru malarskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam na imię Bartek Madejczyk. Witam Was w domu Madejczyków, moim rodzinnym, który, nie wiem czy Państwo wiecie, ma taką dosyć ciekawą historię. Dom został zakupiony przez mojego pradziadka i moją prababcię, czyli pradziadek miał na nazwisko Kopacz, więc najpierw mieszkała tutaj rodzina Kopaczów. Dom został zakupiony w roku, czy wybudowany, wybudowany w roku 1897, natomiast zakupione nie wiem dokładnie kiedy. Natomiast mieszkała tutaj moja rodzina w międzywojennym okresie, no i później oczywiście. W międzywojennym okresie ten dom tętnił życiem, tętnił kulturą. Mój pradziadek i prapradziadek byli organistami, więc stąd tutaj był zawsze fortepian, były zawsze instrumenty muzyczne, było zawsze dużo grania, spotykali się ciekawi ludzie i ten dom żył.
Była tutaj też z takich ciekawostek, po wojnie było tutaj tajne nauczanie, więc ten salon, który widzicie, przerobiony był na klasę z ławkami i takie ciekawe historie mi babcia opowiadała. Moja babcia to Michalina Madejczyk, którą być może żeście poznali, zmarła w 2013 roku. Była wspaniałą babcią, przyjeżdżałem tutaj do niej całe dzieciństwo i pamiętam ten dom jako też tętniący życiem i tętniący życiem, bo było tutaj ogromne gospodarstwo rolnicze, które prowadziła moja babcia wcześniej z dziadkiem, a później ze swoimi synami, między innymi z moim wujkiem, z moim drugim wujkiem i z moim ojcem, który później już przeprowadził się do Mielca i tam zaczął karierę zawodową w zakresie grawerowania. Co mogę o sobie powiedzieć? Tak jak mówiłem, nazywam się Bartek Madejczyk, pochodzę z Mielca, na co dzień tam mieszkam i żyję ze swoją rodziną, ze swoją żoną Małgorzatą, z moim synem Mikołajem i z moją córką Matyldą. Ukończyłem liceum o profilu plastycznym w Mielcu pod kierunkiem mieleckiego malarza Edwarda Kocieńskiego. Natomiast w szkole podstawowej moją nauczycielką była artystka malarka Dorota Łas, którą serdecznie pozdrawiam. Jedną z moich pasji jest rysunek i malarstwo. Rysuję zazwyczaj ołówkiem, rysuję grafikę, tworzę komputerową. Między innymi zajmuję się projektowaniem i tworzeniem tatuaży, jak pewnie widać. Natomiast jeżeli chodzi o malarstwo, to maluję portrety przeważnie. Malunki, które tutaj widać dookoła zabudowań wokół domostwa, zostały namalowane przeze mnie i przez moją rodzinę. Nawiązują one do malarstwa takiego tradycyjnego, ludowego malarstwa zalipieńskiego. Są tam też akcenty kaszubskie. Tam prowadzimy razem z ojcem i z moim szwagrem firmę, która się nazywa Grawerstwo. Pasjonujemy się tym, zajmujemy się tym od lat. Mój ojciec założył tą firmę 30 lat temu. Firma do tej pory dosyć fajnie się rozwinęła i tam sobie działamy w Mielcu. Natomiast tutaj przyjeżdżamy kiedy tylko możemy i staramy się, aby ten dom, który już jest w rodzinie od 5 pokoleń, dalej tętnił życiem i dalej, żeby coś się w nim tutaj działo. W związku z tym padł tutaj taki pomysł razem z panem burmistrzem Wojtkiem Staniszewskim. Wymyśliliśmy coś takiego, padła taka idea, aby zorganizować w tym domu coś nawiązującego do kiedyśniejszej kultury, kiedyśniejszych spotkań, które tutaj były, więc mamy ochotę stworzyć tutaj jakiś cykl imprez kulturalnych. W planie jest mini koncert, być może jeden, być może dwa mini koncerty, które odbędą się tutaj w tym salonie. Mamy też taki pomysł, aby stworzyć plener malarski, gdzie mogłaby się spotkać młodzież, młodzi artyści, którzy tutaj tworzą i coś ciekawego stworzyć, coś ciekawego namalować. Być może później jakaś wystawa z tego pleneru mogłaby być zorganizowana. Tak jak mówiłem, zawodowo zajmuję się grawerowaniem. Co się z tym wiąże? Projektowaniem, rysowaniem, malowaniem. Jedną z moich pasji jest muzyka. Pewnie dlatego, że gdzieś są jakieś geny w rodzinie, które nie pozwalają mi od tego uciec. Od dziecka słuchałem dużo muzyki. Nie jestem profesjonalnym muzykiem, natomiast pasjonuję się muzyką. Kocham poznawać nowe instrumenty, grać na różnych instrumentach, mimo że wychodzi mi to różnie, ale cieszę się, że mogę tworzyć, że mogę grać, że mogę komponować. W związku z tym cieszę się, jeżeli Państwo będą zainteresowani. Bardzo mi będzie miło, jeżeli odwiedzicie ten dom, odwiedzicie go na tych dwóch mini koncertach i spróbujecie współtworzyć z nami tą sztukę. Koncert będzie organizowany przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, a transmitowany na żywo przez Telewizję Brzostek. Zapraszam serdecznie.